Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w nowym formacie Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Od teraz poniedziałkowe transmisje na żywo zamieniamy na nagrany wcześniej przygotowany i zmontowany materiał z dodanymi napisami w innych językach. Pozwoli to widzom, którzy nie znają języka angielskiego i polskiego, do zapoznania się z treścią najciekawszych informacji dla społeczności fanów klocków konstrukcyjnych Kobi. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Wszyscy pasjonaci polskiego uzbrojenia z okresu wojny obronnej 1939 roku doczekali się w końcu premiery zestawu 5742, czyli PZL-P11C. Klockowy myśliwiec PZL-P11C, w skali 1-32, pasującej do reszty modeli samolotów z kolekcji historycznej, ma 34 cm rozpiętości skrzydeł oraz 24,5 cm długości. Model składa się z 320 elementów. Na szczególną uwagę zasługują nadruki z szachownicami, znajdujące się pod spodem skrzydeł. W komplecie znajduje się również klockowa podstawka ekspozycyjna z miejscami do wpięcia pilota oraz tabliczki z nazwą modelu. Przepiękny historyczny samolot to pozycja obowiązkowa dla entuzjastów historii, lotnictwa i polskiej techniki wojskowej. PZL P11C to polski samolot myśliwski z okresu przed II wojną światową. Był produkowany w Polsce w latach 1934-1936 rok, a także w Rumunii. Wyprodukowano około 350 samolotów, z czego 200 na potrzeby lotnictwa polskiego. Do sprzedaży trafił zestaw z numerem katalogowym 3049, czyli SDKFZ 251 AusD w licencyjnej serii kompanów Heroes 3. SDKFZ-251 to podstawowy półgąsienicowy transporter opancerzony Armii Niemieckiej w czasie II wojny światowej. Produkcja różnych wersji trwała już od 1939 roku. Na jego bazie budowano też inne pojazdy bojowe. Półgąsienicowy transporter opancerzony SDKFZ-251 AUSD został wiernie odzorowany przy użyciu klocków konstrukcyjnych Kobi w skali 1-35. W zestawie klocki mają zupełnie nowy kolor Dunkelgelb wprowadzony na potrzebę jeszcze lepszego odwzorowania modeli historycznych. Tutaj, tak jak w większości zestawów Kobi, nie ma naklejek. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości trwałe nadruki. Trakcja gąsienicowa, składająca się z realistycznych, klockowych ogniw, pracuje i zachowuje się jak prawdziwa w trakcie poruszania pojazdem. W sklepach zadebiutował zestaw z numerem katalogowym 3050, czyli Marder 3 SDKFZ-139 z licencyjnej serii kompanów of Heroes 3. Niszczyciel czołgów Marder 3 walczył na wielu frontach II wojny światowej. Do czasu wprowadzenia armat 88 mm była to bardzo groźna broń przeciwpancerna. Marder III został opracowany w skali 1 do 35, pasującej do figurek i składa się z 420 klocków konstrukcyjnych. Model został wydany w nowym kolorze klocków Dunkelgelb i zawiera wyłącznie wysokiej jakości trwałe nadruki. Figurka przedstawia niemieckiego mechanika z dodatkowymi nadrukami na plecach. Seria kolekcja historyczna została rozbudowana o kolejny premierowy zestaw 2283, czyli SDKFZ 251x9 Stumel. Stumel był wyposażony w krótkolufową armatę kalibru 75 mm i powstał jako pojazd wsparcia ogniowego. Pierwsze pojazdy tego typu powstały już w 1942 roku. Klockowy model został opracowany w skali 1-35, pasującej do reszty kolekcji historycznej od KOBI. Model składa się z 485 wysokiej jakości elementów, wśród których są również klocki z trwałymi nadrukami. Na szczególną uwagę zasługuje piękny, kolorowy, klockowy kamuflaż. Całość zestawu uzupełnia figurka przedstawiająca grenadiera pancernego z dwustronnymi nadrukami oraz klocek z nazwą pojazdu. Jeżeli lubisz budować z klocków własne konstrukcje, to ten pojazd będzie idealną bazą do tworzenia innych wersji tego popularnego transportera. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięciu w ikonkę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej COBI Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie możesz znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania Kobi News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek około godziny 20. I pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.